Ja mam rok z trenerem Damianem Herczykiem podczas kolejnego kampu w Bielsku. Dzień dobry, trenerze. Witam wszystkich. Jak ten czas szybko mija? Jeszcze nie tak dawno widzieliśmy się na poprzednim obozie, teraz już kolejny. Jest takie duże zapotrzebowanie, żeby kampy realizować? No jak widać, chyba tak. Tak jak obiecałem na poprzednim kampie, w tym roku jeszcze zrobimy 3, czyli drugi w tym roku już jest. Jeszcze czekają nas 2 edycje, także no, fajnie, że jest zainteresowanie, że ludzie przyjeżdżają. Cieszy. Mógłby trener powiedzieć, kto przyjechał tutaj na ten obóz, zawodnicy, którzy szykują się do swoich walk? Tak, jest Adam Golonkiewicz, jest Robert Radomski, jest Tomek Jakubiec, no jest wielu innych, nie będę tutaj wymieniał wszystkich, bo też nie chcę nikogo pominąć, ale jest Adam Niedźwiedź, no jest naprawdę znowu fajna paczka, która już część z nich tutaj jeździ systematycznie, jest parę osób, nowych twarzy, które są pierwszy raz, także no fajnie. Ładnie to wygląda też z tego, co widzę od strony sponsorów, bo są też jakby firmy obecne tutaj związane z waszym klubem. Mógłby trener trochę o tym więcej powiedzieć? To znaczy wiadomo, że klub, podstawą klubu to są sponsorzy. Bez sponsorów tutaj no, nie byłoby szans na przetrwanie, a może inaczej, byłoby dużo ciężej. No akurat wczoraj ogłosiliśmy tutaj nowego sponsora. Dental Care, który został jakby strategicznym tutaj sponsorem, jest takim drugim sponsorem po tytularnym Dasie. No i fajnie, że idzie to w dobrym kierunku. Już niebawem pojawią się nowi sponsorzy. Na razie jeszcze nie będę tutaj zapeszał. No to trzymam kciuki. Chciałem zapytać, jak wygląda to pod względem sportowym. Ile treningów taki kamp i na czym tym razem skupiacie się najbardziej? Znaczy standardowo, piątek, sobota, czy po 2 treningi, na rannych jak zawsze dużo techniki, zadaniówek, a wieczorem naprawdę mocne sparingi. Jak to wygląda od strony takiej logistycznej? Dzielicie się na jakieś pomniejsze podgrupy, wszyscy trenujecie razem? Odnośnie też noclegu, jak to wygląda, jak to jest zorganizowane od tej strony takiej właśnie logistycznej? Znaczy, jeśli chodzi o sam trening, no to trenujemy wszyscy razem. Tutaj nie ma podziału, bo poziom jest na tyle wyrównany, że nie trzeba robić takich podziałów. Logistyka. 2 minuty drogi stąd jest hotel, gdzie zawsze zawodnicy, którzy przyjeżdżają, tam śpią, tam też chwalą sobie kuchnię, że kucharka po prostu to, co w miarę potrzebują, to im nawet ugotuje. Także no jest fajnie. Do tego tutaj wspiera nas Fitmalina, która co kamp daje chłopakom tutaj smaczne przekąski w formie omletów, serników na kaszy jaglanej. Także naprawdę dziękujemy też za wsparcie tutaj z ich strony. To ja sernik mogę pochwalić, bo miałem okazję spróbować i jest naprawdę smaczny. Chciałem zapytać też o trenera zawodników, bo nie tak dawno mieliśmy walkę Rafała Haratyka. Wiem, jak ona się skończyła. Tam Rafał doznał takiej bardzo groźnie brzmiącej kontuzji, chociaż wydaje się, że teraz już jest wszystko w porządku. Jak trener ocenia przebieg tamtej walki i właśnie to, co się wydarzyło z tym oczodołem Rafała? Znaczy, nie będziemy się tłumaczyć. Po prostu no, Rafał przegrał, Marcin Aruszka był dobrze przygotowany do tej walki, wykorzystał swoje 5 minut i nie będziemy tutaj gdybać, co by było gdyby. No, nie fart był tylko taki, że ten pierwszy strzał Marcina trafił tak mocno Rafała w oko, że został połamany oczodół. Rafał miał później od tego momentu problemy z widzeniem. No, taki jest spór, no, raz się wygrywa, raz przegrywa. Tutaj wiadomo, no, ciężko powiedzieć o takiej 100% rywalizacji sportowej, bo no, jakbym wiedział ja osobiście, że jest ten oczodół połamany, to ja bym przerwał tę walkę. Nie ryzykowałbym jego zdrowiem. Wiemy jednak, że z Rafałem jest wszystko w porządku, trenuje tutaj na obozie. Czekacie już na w zasadzie ogłoszenie jego walki, to zostały jakieś tam szczegóły kontraktowe i tak dalej. Czy może trener trochę więcej o tym powiedzieć? Tak, Rafał już od 2 tygodni trenuje. Wczoraj już miał pierwsze sparingi, czuje się dobrze. Czeka nas jeszcze tylko w poniedziałek taka ostatnia kontrola lekarska, specjalisty okulisty, który potwierdzi pisemnie jego zdolność do 100% treningów. No co tu mogę zdradzić, to że no wiadomo, Rafał jest dalej pretendentem o pas Federacji UFC, ale Rafał nie chce czekać na tę walkę, bo tak naprawdę walka o pas, która miała się odbyć w maju, ona jest, tam się bije JP Kruger z Bahat Team. I tak naprawdę może być tak, że walkę o pas Rafał by dostał dopiero wrzesień, październik.
Co za tym idzie, różnie to bywa. Może być znowu jakaś kontuzja, znowu przełożenie walki na grudzień. I Rafał powiedział, że nie chce czekać nie wiadomo do kiedy. Wyszła propozycja, żeby zawalczyć. Akurat UFC parę dni temu przysłał ofertę, czy Rafał by się nie chciał bić na takim jubileuszowym UFC 50 17 czerwca z dość doświadczonym przeciwnikiem. Tam jego rekord chyba jest 12-10. Miał chyba dwie albo trzy walki już o pas. No i co? No i jeżeli tylko dostaniemy kontrakt, no to w czerwcu zobaczymy Rafała w walce dla UFC. No to trzymam to za to kciuki. Chciałem zapytać o kolejnego zawodnika, Michał Więcek. Wiem, że miał mieć walkę w Ełku. Wy chcieliście tej walki, bo to był taki przeciwnik dosyć znany, na któremu walka z Michałem mogłaby dużo dać, Michałowi też, ale do tej walki nie doszło. Czy może trener powiedzieć dlaczego i jak teraz wygląda stan Michała? No właśnie Rafał, przepraszam, Michał w trakcie przygotowań doznał dość poważnej kontuzji. Na początku to w ogóle się wydawało, że będzie na pół roku wykluczony. Było podejrzenie zerwania przyczepów w ręce. Jednak dzięki tutaj Grzegorzowi Gałuszce, który się nim opiekował, no wraca do zdrowia. Od 3 tygodni już trenuje, można powiedzieć, na te 90-100%. Dalej tam narzeka troszkę czasami, że ta ręka go boli. No co, no do walki nie doszło. Strasznie szkoda nam tej walki. Był przygotowywany typowo pod Mateusza. Teraz na tą chwilę ciężko powiedzieć, kiedy Michał zawalczy, bo tak, no czekamy na odpowiedzi kilku organizacji i tak naprawdę to na przełomie tygodnia, myślę, będzie wiadomo, kiedy Michał stoczy kolejną walkę. Na koniec chciałem zapytać o pozostałych bielskich berserkerów. Jakie są plany tak ogólnie waszego teamu, waszego klubu na najbliższe miesiące? To znaczy, no, teraz tydzień temu dwoje zawodników stoczyło walki na Słowacji. W planach jest, żeby jeszcze czerwiec, lipiec Bartosz Brytan ponownie zawalczył, który miesiąc temu walczył w Ostrawie, też wygrał walkę. Łukasz Ćwikła, waga ciężka, czeka na kolejną walkę. Także no, cały czas jesteśmy w treningu, w toku przygotowań. No i też takie kampy właśnie sprzyjają, że pomaga nam to się dobrze przygotować. Dobrze, trenerze, ja dziękuję tutaj za zaproszenie na kamp, dziękuję za naszą rozmowę i na koniec, jeżeli chce trener coś przekazać naszym widzom, to bardzo proszę. Chciałem pozdrowić wszystkich fanów MMA i MMA Rocks. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.